Piłkarskie Studio Śniardwy. Adam Zaręba, witam wszystkich kibiców piłki nożnej. KS Śniardwy na Stadionie Miejskim w Łożyszu w 22. kolejce warmińsko-mazurskiej klasy okręgowej podejmuje u siebie ostatnią w tabeli drużynę Pojezierza Prostki. Orzeszanie przeważali na boisku, groźnie atakowali, ale dopiero w ostatniej minucie pierwszej połowy udało się im uzyskać prowadzenie. Bramkową akcję rozpoczął dalekim wykopem na przedpole karne przeciwnika Patryk Kleczkowski, a tam młody obrońca Pojezierza pomylił się w interwencji i nie trafił w piłkę, która spada wprost pod nogi Kamila Stawieckiego. Kamil wypatrzył nadbiegającego Konrada Olszewskiego, wykładając mu piłkę na 11 metr, a napastnikowi Śniard pozostało już tylko zapytać się bramkarza Prostek, w który róg mu strzelić bramkę. I KS Śniardwy schodzą do szatni na przerwę z jednobramkową przewagą. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwali sędziowie Kępka Patryk jako arbiter główny, w asyście Mateusza Rodziewicza oraz Roberta Wyczałkowskiego. Kończący rozgrzewkę Jan Sidorowicz wchodzi na drugą połowę i lobuje krosową piłką obrońcę Prostek, podając wprost do Kamila Stawieckiego, który wygrywa pojedynek z bramkarzem gości, podwyższając w 55. minucie na 2-0. Dwie minuty później Konrad Olszewski, oddzięczając się Stawikowi za asystę z pierwszej bramki, wpuszcza piłkę w uliczkę do Kamila, który dokonuje formalności, zdobywając trzecią bramkę. W 55. minucie meczu Kamil Stawiecki podwyższa na 3-0. Jest to jego druga bramka w dzisiejszym spotkaniu. Śniardwy Orzysz po Jeziorze 3-0. Prezes Śniardw Adam Szczechański zadowolony z przebiegu meczu i oprawy lektorskiej zawodów spikera pana Janusza Kijewskiego. A to już sytuacja z 78. minuty. Atakują goście, interwencja Patryka Kleczkowskiego, jak się okazuje, skuteczna, lecz przypłacona kontuzją barku. Kafel pada na murawę i tym samym wytwarza się niebezpieczna sytuacja meczowa dla gospodarzy. Braki kadrowe wśród bramkarzy determinują trenera Bartłomieja Koniecko do postawienia zawodnika z pola do obrony niezdobytej twierdzy śniadwowców. Został nim ochotnik Filip Tomaszewski. Sytuacja stała się podbramkowa, bo chwilę wcześniej zeszli z boiska strzelcy wszystkich bramek, a także od 55. minuty zielono-niebiescy grają w dziesiątkę, ponieważ zarażający faul na przeciwniku czerwoną kartkę dostał Mateusz Jakubowski. I w tym momencie zaczyna się gra. Goście atakujący z wiatrem rzucili się do desperackiego ataku i po 5 minutach Pojezierze Prostki cieszyło się już z gola. Krzysztof Kotyński, uderzając z dużego palca, zaskoczył niedoświadczonego golkipera Śniardw. Mimo kolejnych dogodnych szans na strzelenie bramki, Prostkom nie starczyło czasu, aby zmienić losy spotkania. Sędzia przedłużył spotkanie o 4 minuty. Zapytaliśmy, co myśli o przebiegu meczu Tomasz Sokół, kierownik Pojezierza Prostki. Co mogę powiedzieć po takim meczu? Przede wszystkim gratuluję Śniardwom wygranej. Przegraliśmy mecz na własne życzenie, praktycznie nie wyszliśmy na drugą połowę z szatni. Dostaliśmy szybkie dwie bramki, Śniardwy to wykorzystały, to mecz ustaliło i tyle. A później było tylko gonienie, ale to zabrakło czasu, żeby dogonić. A zresztą gra wyglądała jak wyglądała i Śniardwy wygrały zasłużenie to spotkanie. No tyle, dziękuję bardzo. Śniardwy Orzysz wygrywają 3-1 z Pojezierzem Prostki, awansując na 5. pozycję w tabeli, a Pojezierze niestety spada do 3. klasy. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne Piłkarskie Studio Śniardwy.